Zaczęliśmy dobrze, wyrównany bardzo był mecz, bodajże do 15 minuty był bardzo fajny mecz, uważam, że wyrównany, akcja za akcję. Szkoda, że się znów nie udało nam strzelić jako pierwszy bramkę. Tracimy bramkę i niestety mamy kryzys jakiś, nas dopada wtedy, nie wiem czy nerwowość i tracimy drugą, trzecią bramkę i schodzimy tak naprawdę po pierwszej połowie z czterobramkową różnicą, nie strzelamy nic. I jest już, można powiedzieć, mamy pozamiatane pierwszą połowę i musimy na drugą połowę całkowicie zmienić plan gry, a tak naprawdę to rozgrywaliśmy super spotkanie, 15 minut i 5 minut potrafimy sobie zawalić tak pierwszą połowę, jak i pewnie cały mecz, chociaż druga była lepsza, no ale rezultat jest jaki jest i, no i musimy się z tym pogodzić. Mecz myślę, że pod naszą kontrolą w pełni, może gdzieś tam początek był taki dosyć szarpany w naszym wykonaniu. Dzisiaj stworzyliśmy sytuację, ale nie mogliśmy skończyć. Tutaj zawodnicy Opatowca też mieli kilka z kontr groźnych w tych pierwszych 10 minutach. Natomiast od pierwszej bramki na 1-0 gdzieś tam pękła drużyna z Opatowca i szybko strzeliśmy na 2-3. I mecz już był w pełni pod naszą kontrolą do ostatniej minuty. Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice, serce Zagłębia Miedziowego.